Cześć, cześć kochane. Dzisiaj spotkanie przedświąteczne. Temat też trochę przedświąteczny, dlatego ja w świątecznym stroju. Przynajmniej na początku, chociaż powiem Wam szczerze, że nie czuję się w tym jakoś nadzwyczaj komfortowo. Dlatego zaczynam z czapką, ale już wystarczy. Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy sobie. Jeszcze tutaj mi się te włosy po czapeczce poniszczyły. Słuchajcie, dzisiaj jest temat taki stricte przedświąteczny, bo dotyczy dobrej pracy jelit. Ja nazywam się Katarzyna Gołębiewska, jestem dyplomowanym refleksologiem oraz dietetykiem i na tym kanale uczę krótkich, skutecznych i łatwych do zastosowania technik refleksologicznych, które będziecie mogły od razu wdrożyć w życie i które pozwolą Waszym ciałom się regenerować, tak żebyście nie musiały korzystać ze środków przeciwbólowych, z kawy czy z innych takich sztucznych wspomagaczy, tylko żebyście szukały tej dobrej energii w sobie. Dzisiejszy temat to, tak jak powiedziałam na początku, dobra praca jelit. Temat bardzo na czasie, jeśli chodzi o święta. I dzisiaj spojrzymy sobie na ten temat z dwóch takich perspektyw. Jedna to strona dietetyczna, a druga strona stricte refleksologiczna, czyli na tej części pierwszej, dietetycznej, powiemy sobie, co zrobić, żebyśmy nie dopuściły do tego, że będziemy się czuły ociężale i źle po jedzeniu. O, witajcie kochane, widzę, że dołączyła Iza, jest ze mną Małgosia, Natalia, Jola, Anita, cześć kochane, witajcie, miło Was widzieć, cieszę się, że jesteście. A wracając do tematu, pierwsza część będzie stricte dietetyczna, czyli co zrobić, żeby przygotować cały system pokarmowy do dobrego trawienia, żeby nas później nie męczyły jakieś bóle brzucha, wzdęcia, odbijania czy tego typu historie. A druga rzecz jest taka, że jeśli już niestety dopuścimy do tego i takie coś się pojawi, to co zrobić, jak pracować na swoich dłoniach, dzięki ze serduszka, jak pracować na swoich dłoniach, żeby tych przykrych takich dolegliwości się pozbyć. A inspiracją do tego spotkania są oczywiście święta. Ja wiem, że każda z nas stara się jeść w porządku, jakby zakładam, że dbamy o nasze ciała, dbamy o siebie, ale to też jest naturalne, że jest czas w roku, w życiu, że sobie folgujemy i chcemy po prostu dobrze czuć się w ogóle emocjonalnie też, a jedzenie nam w tym też pomaga bez wątpienia. Dlatego jeżeli takie coś się zdarzy, to też powiem Wam, co zrobić na rękach, żeby po prostu było nam dobrze w brzuszkach. Zacznijmy od tej części dietetycznej i żeby dobrze zrozumieć proces, co robić, abyśmy się dobrze czuły po jedzeniu, trzeba wiedzieć, że nasz system pokarmowy to nie jest tylko żołądek i to nie są tylko jelita, ale to jest cały ciąg połączony ze sobą narządów i tkanek. Układ pokarmowy zaczyna się już tutaj w ustach, czyli to są usta, zęby, ślinianki, dalej mamy przełyk, przełyk sobie schodzi tutaj w dół aż do żołądka, dalej jest żołądek, pierwsza część jelita cienkiego, czyli dwunastnica. Za dwunastnicą jest cała tutaj pokręcona, jest kilka metrów jelita cienkiego. Później jelito grube i esica, odbytnica, odbyt. Koniec. Czyli jakby tak to wygląda mechanicznie ta cała struktura, ta cała rurka. Żeby wszystko to z trawieniem działało dobrze, nie wystarczy tylko ten cały ciąg, który wymieniłam, potrzebne są jeszcze narządy wspomagające, które wdają swoje enzymy potrzebne do dobrego trawienia. I w przypadku układu pokarmowego musimy też zwracać uwagę na dobrą pracę wątroby i o tym pewnie słyszymy w reklamach, jakby przed świętami bardzo dużo pojawia się reklam, które promują jakieś tam środki wspomagające pracę wątroby, a my nie musimy wydawać pieniędzy na takie tabletki, bo możemy sobie to już pobudzić, wątrobę pobudzić na dłoniach. I kolejny narząd bardzo pomocny w trawieniu to jest trzustka. I teraz tak, słuchajcie, jak wygląda cały proces? Żebyśmy nie czuły się ani ociężałe, ani wzdęte, ani żeby nie było takiego poczucia pełności w brzuchu, musimy zrobić wszystko, żeby cały system pokarmowy dowiedział się, że właśnie zaczyna się jedzenie i do tego jedzenia się przygotował.
żeby żołąd przygotował się, to znaczy, żeby ślinianki zaczęły wypuszczać ślinę, a w ślinie jest ptialina, czyli taki enzym, który już zaczyna tutaj w ustach rozkładać składniki pokarmowe. Musimy przygotować żołądek, żeby wypuszczał kwas solny, który pomoże w trawieniu białek. Dalej trzeba przygotować wątrobę, która będzie wydzielała żółć potrzebną do trawienia tłuszczów i trzustkę, która też będzie wydzielała swoje enzymy. I jakby można powiedzieć, no dobra, spoko, to ja sobie przygotuję mój układ pokarmowy, tylko jak, nie? Że to jest ta trudność. Posłuchajcie, jeżeli musimy zrobić coś, żeby przed jedzeniem poczuć, że pracują nam nasze ślinianki. Jeżeli ślinianki zaczną pracować i wydzielać ślinę, to już jest właściwie więcej niż połowa sukcesu. Bo jeśli ślinianki będą dobrze pracowały, wszystkie inne narządy dostają sygnał też do optymalnej pracy. Żołądek zaczyna wydzielać kwas solny, wątroba, trzustka wydzielają swoje enzymy. Ale co zrobić, żeby ślinianki zaczęły wydzielać, dużo śliny i ptialinę, która tutaj jest? Otóż jest na to bardzo prosty patent. Otóż przed jedzeniem, na około 5-10 minut przed jedzeniem, wystarczy zjeść coś gorzkiego, kwaśnego albo słonego. Coś, co sprawi, że zacznie nam napływać ślinka do ust, a jak ślinka do ust zacznie napływać, to znaczy, że wszystkie pozostałe narządy będą też pracowały. I to jest jedna bardzo ważna rzecz, czyli na około 5-10 minut przed jedzeniem takim właściwym, głównym jemy coś gorzkiego, słonego albo kwaśnego. Możecie sobie położyć, nie wiem, plasterek cytryny na język albo zjeść dwie takie cierpkie zielone oliwki i to już Wam pomoże. Jeżeli te wszystkie narządy będą pracowały tak jak trzeba, a my dobrze pogryziemy pokarm, bo to też jest bardzo ważna rzecz, żeby pokarm był dobrze strawiony, on po pierwsze musi być bardzo dobrze pogryziony, żeby dalej w żołądku do tych wszystkich cząsteczek jedzenia, które później będą odżywiały nasze ciało, miały dostęp hormony, które hormony albo nazywane enzymami, które będą to trawiły. Więc musimy bardzo dobrze pogryźć jedzenie i dzięki temu, jeżeli ono będzie dobrze pogryzione, a później strawione w żołądku i w dwunastnicy, nie będzie takiego procesu, że na przykład jak przychodzi kawałek mięsa, który nie jest dobrze pogryziony, zjadam kawałek kiełbasy i nie gryzę go, tylko on wskakuje do żołądka, a później przechodzi dalej, ale nie jest dobrze pogryziony i strawiony, to on będzie dalej mi w jelitach gnił. A jak to mięso albo białko będzie gniło, to ja będę miała uczucie takiego pełnego, wzdętego brzucha i będę czuła się bardzo ociężale. A z drugiej strony, jeśli ja na przykład nie strawię i nie pogryzę dobrze w substancji jakichś węglowodanowych, czyli jakieś tam makarony, kluseczki, pierożki, tego typu rzeczy, to ten pierożek on przejdzie mi mechanicznie przez tam przełyk, żołądek, wejdzie do jelit, ale w jelitach nie będzie trawiony tak jak trzeba i z tego on może zacząć, te węglowodany mogą zacząć fermentować, a ja wtedy mam poczucie takiej też pełności w brzuchu, jest chęć, żeby się odbijało albo właśnie sobie bekamy, bo to jedzenie, węglowodany nie są dobrze strawione. Więc jeśli chodzi o część dietetyczną, zakwaszamy żołądek, czyli przygotowujemy cały układ pokarmowy do trawienia, robimy to poprzez zjedzenie na 5-10 minut przed posiłkiem czegoś gorzkiego, kwaśnego albo słonego. Plasterek cytryny świetnie się sprawdza, albo plasterek takiego grejpfruta, on też jest taki gorzko, cierpko, taki właśnie, więc to jest ok. Świetne jest to, żeby dokładnie trawić pokarm i to już jest więcej niż połowa sukcesu. Jakby, no bo też trzeba pamiętać, żeby się jednak tam nie przejadać tak totalnie. Ale dobra, czyli już wiemy, co tutaj możemy robić. Ale jeżeli zdarzy się sytuacja, że no po prostu to jedzenie było tak dobre i było go tak dużo, że jednak i myśmy też jakby nie myślały o tym, co przed chwilą powiedziałam i te nasze jelita są takie ociężałe, my czujemy, że w tym żołądku nam zalega, że jest kamień, że te jelita się zatrzymały i one w ogóle nie chcą przepchnąć tego jedzenia dalej, wtedy wykorzystujemy nasze dłonie.
I tutaj kłania się refleksologia. I powiem Wam, że ja wiele razy wypróbowałam właśnie pracę jelit. Jak pamiętam, zrobiłam sobie kiedyś taki dzień, gdzie postanowiłam, że będę robiła wszystko to, co lubię robić. I wtedy poszłam sobie do pizzerii na pizzę sama. Nie? Ja nigdy, właściwie ja nie jestem w stanie zjeść całej pizzy sama, a tu się zawzięłam, że będę sobie powolutku siedziała, czytała, jadła i zjem tą pizzę. Nie zjadłam całej, ale zjadłam jej na tyle dużo, że jak wróciłam do domu, to byłam ociężała, bardzo, bardzo źle się czułam. I zamiast od razu sobie rozpracować to na rękach, to wiecie, człowiek też się lubi trochę nad sobą poużalać, więc ja się położyłam, trochę się użalałam, że mam po prostu tą ciężkość w brzuchu, ale później myślę sobie, dobra, do roboty, biorę się do pracy na dłoniach i rozpracowywałam sobie żołądek i jelita i zajęło mi to bardzo krótko, bo to trwało na pewno nie dłużej niż 5 minut i poczułam, jak moje jelita się ruszyły, nie? Po prostu zszedł mi ten kamień i z żołądka, i z jelit, te je w jelitach burczało, przelewało się, coś tam się działo. Generalnie czułam, że ten korek po prostu się odetchnął i właśnie tego Was dzisiaj nauczę. Pamiętacie z poprzedniego spotkania, która z Was była tydzień temu ze mną? Piszcie. Dziewczyny, kto to był? Jola, byłaś? Natalia, byłyście w zeszłym tygodniu? Kogo tutaj mogę? Pani Izo? Pani chyba nie było, ale może będziemy się spotykały. Okej, słuchajcie, na dłoniach możemy odnaleźć wszystkie narządy, które są w naszym ciele. I dłonie możemy, tak jak widzicie, dłonie to jest taka mała Kasia, a dalej jestem ja, Kasia w normalnych wymiarach. I dłonie to jest takie jakby zdjęcie mojego całego ciała. Widzicie, tak jak na górze jest głowa, także tutaj palce to też jest część, która jest połączona z głową i z szyją. Poniżej mamy miejsca, które są połączone, tak jak w ciele, z klatką piersiową. Jeszcze niżej jest brzuch, a tutaj już na dole są miednica i dalej znalazłabym nogi, tutaj aż nogi, stopy, kolana. Więc idąc tym tropem, no, Jola nie była, ale mam nadzieję, że będziesz wpadała częściej. Więc idąc tym tropem, część, gdzie jest żołądek i jelita, będziemy szukały tutaj, mniej więcej w tych rejonach. Bo tutaj jest tak, głowa, klatka piersiowa i dalej jelita. I znajdziemy te obszary na dwóch dłoniach. I teraz tak, w naszym ciele jest tak, że jest jeden żołądek i on jest położony bardziej z lewej strony. Dlatego żołądka będziemy szukały na lewej dłoni. Lewa to jest ta. I wyobraźcie sobie, że kciuk to jest głowa, więc tutaj będzie gdzieś nasz będą usta, tutaj sobie leci przełyk. I w tym rejonie, trochę pod kciukiem, znajdziemy żołądek. I w zależności od tego, czy my jesteśmy głodne, czy my jesteśmy głodne, czy nasz żołądek jest bardzo wypchany, on też będzie miał, jego powierzchnia na dłoni będzie się zmniejszała, bo jeśli ktoś nie jadł przez 2 tygodnie, to ten żołądeczek będzie malutki i taki zasuszony. Jeżeli w święta my dużo jemy i ten żołądek się rozpycha, więc jego refleks też się będzie powiększał, więc on tutaj też będzie miał większy obszar. Czyli żołądka szukamy na lewej dłoni, tutaj tak jakby u podstawy palucha. A dalej za żołądkiem znajdziemy jelita. Jelito cienkie i jelito grube. Tylko że jelita w naszym ciele są, wypełniają całą jamę brzucha. One są i z lewej, i z prawej strony, dlatego będziemy ich szukały zarówno na lewej dłoni, i to będą te obszary. Tutaj w środku będą jelita cienkie, jest jelito cienkie, a tutaj takie okala jelito grube, ale nie ma to wielkiego dla nas znaczenia, bo my i tak się skupimy na rozmasowywaniu całego obszaru, bo ciężko jest stwierdzić, czy nam w tym żołądku jest, w tym brzuchu jest ciężko przez jelito cienkie, czy przez jelito grube, więc jakby nie fiksujemy się na tym, żeby dokładnie szukać, gdzie leci jelito cienkie, a gdzie jelito grube, bo to w tym momencie nie ma znaczenia. Wiemy tylko, że one będą tutaj na dole. I teraz posłuchajcie. Możemy je sobie tak rozmasowywać na sucho i na przykład, o teraz zobaczcie, jak ja sobie rozmasowuję żołądek. Tutaj mam ten refleks, używam kciuka, pracuję tak, że zgina mi się ten staw, widzicie? Spróbujcie tak zrobić. Łatwe czy trudne? Zgina wam się cały palec, czy spróbujcie tak sobie pozginać palec?
I powiedzcie, to jest dla Was wymagające, czy idzie OK? Czy to łatwe? No bo refleksolog pracuje głównie palcem, nie? Głównie kciukiem, właśnie głównie tym stawem, więc on akurat u mnie jest bardzo wyćwiczony dobrze. I słuchajcie, i teraz właśnie takim ruchem zginania, teraz tak, jak to zrobić, żebyście jak najlepiej to widziały. O, i tak bokiem, o, zobaczcie, widzicie? Staram się właśnie zginać tylko ten staw. Ja już w tym momencie czuję tutaj, pojawia się ból. Jak pojawia się ból, to znaczy, że ten żołądek, on sobie potrzebuje jakiegoś tam wsparcia. No nie? I właśnie wciskamy sobie tutaj wszędzie w te rejony żołądka, właśnie, o, tak to dobrze widać chyba. Uciskamy sobie ten żołądek, ale nie fiksujemy się tylko na nim, tylko na tej części, bo zaraz tutaj wezmę sobie wodę. Nie fiksujemy się tylko na tej części żołądka, ale rozpracowujemy również całe jelita, czyli idę sobie po tych częściach i jelito grube będzie tutaj bardziej okalało po tej zewnętrznej stronie i zwłaszcza po takim większym jedzeniu możecie czuć, że tutaj w tym jelicie grubym będą zalegały, będzie tutaj takie bardzo twarde miejsce, to miejsce będzie obolałe, bo tutaj mogą się już zbierać kamienie kałowe. Dlatego, żeby to też poruszyć, bo generalnie jeśli my nie korzystamy codziennie z toalety na dłużej, to jest zjawisko bardzo niekorzystne dla nas, bo te wszystkie masy kałowe, czyli rzeczy, które powinny, mają jakieś niepotrzebne różne składniki, często trujące, one zalegają, one mogą podtruwać powoli nasz organizm, więc w ogóle super jest, żeby na co dzień rozpracowywać sobie też te miejsca, gdzie jest jelito grube, żeby jednak codziennie z tej toalety korzystać. Jeżeli nie macie pod ręką nic tłustego, to można to rozmasowywać właśnie tak bez tego składnika tłuszczowego, ale zobaczycie, że przyjemniej będzie Wam pracować, jeżeli użyjecie sobie olejku, to może być jakikolwiek olejek, tak naprawdę nie ma to takiego wielkiego znaczenia dla Was, kropelka, jak sobie olejek, może to być jakiś tłusty krem i jak nasmarujecie sobie troszeczkę te dłonie, będzie taki lepszy poślizg. Zobaczycie, że będzie Wam się też milej pracowało, że nie będzie w ogóle takiego mechanicznego tarcia na skórka kciuka, o, na skórek na dłoni, dlatego cały ten proces będzie przyjemniejszy. I próbujecie teraz? Próbujecie razem ze mną, czy tylko patrzycie? Anita, zobacz, próbujesz? Powiedz, czy Ci wychodzi, czy jakby potrzebujesz jeszcze jakiegoś wsparcia, żeby Ci powiedzieć, jak to zrobić. Jest kciuk, zginam ten pierwszy, ten staw w kciuku i to właśnie poprzez takie zginanie, o, widzicie, ja jestem w stanie głęboko wejść w te tkanki. Nie chodzi o to, żebym ja sobie głaskała i tak dotykała, bo wtedy powiecie, a ja nic nie czuję, żadnego bólu nie czuję, bo to jest tylko głaskanie i dotykanie. A my musimy sprawić, żeby ten kciuk aż się, tak widzicie, on sobie wtedy głęboko, ta moja końcówka, o, widzicie? Końcówka tu, gdzie jest już paznokieć, ja dlatego mam też bardzo króciutkie te paznokcie, ona penetruje naprawdę głęboko te tkanki i dociera do tych refleksów, do których powinna dotrzeć. I jak Wasze ręce? Czujecie gdzieś w jakimś miejscu? Dajcie znać, żebym wiedziała, że jesteście ze mną. Czy czujecie w jakimś miejscu ból? Czy czujecie, że trafiacie w te refleksy, w które chcecie? Czy raczej jest to dla Was takie bardzo delikatne? Jeżeli czujecie, że się jakby ślizgacie po tej powierzchni, ćwiczcie sobie po prostu ten staw, żeby go zginać. Nie? I jeszcze raz wracamy do pracy. Jakby ja się tego też nie nauczyłam w jeden wieczór i w jeden dzień, tylko sporo to sobie ćwiczyłam. No i święta to jest taki czas, że już po jedzeniu, po odpoczynku możemy sobie właśnie tak to wyćwiczyć. I także podsumowując, po pierwsze, żebyśmy nie dopuściły do tego, żeby się czuć ociężale i źle po tym nadmiernym jedzeniu, dokładnie gryziemy pokarm, a jeszcze zanim zaczniemy jeść, robimy coś, żeby uruchomić nasze silnianki, czyli zjadamy coś na przykład gorzkiego albo kwaśnego, kawałek cytryny i już tutaj się zaczyna ten proces pobudzania wszystkich narządów, a jeżeli już niestety doszło do tego, że jest nam źle w tym brzuchu, czujemy się tutaj zatknięte,
to idziemy do pracy na dłoniach. W pierwszej kolejności rozpracowujemy żołądek, który odnajdziemy na lewej dłoni, a w dalszej kolejności jelita. Jelito cienkie w tych rejonach, jelito grube, które okala jelita cienkie. Widzicie, mi się tutaj nawet, a może w tym świetle tak nie widać, o tutaj się nawet pozaczerwieniały te rejony właśnie od jelit, to znaczy, że tutaj poszło więcej krwi i te miejsca sobie pracują. Dobra, kochane, dziękuję Wam za poświęcony czas. Ja tutaj mówię o krótkich, skutecznych i łatwych do zastosowania technikach refleksologicznych, które sprawią, że Wasze ciało będzie pracowało optymalnie, będzie się regenerowało. I są to techniki, które możecie wykorzystać już teraz, od razu, bez czekania, bez zwłoki. Jeżeli ten film Wam się podobał, proszę o kciuki w górę. To będzie dla mnie motywacja do tworzenia kolejnych filmów. Też dajcie mi znać w komentarzu, o czym chciałybyście rozmawiać na kolejnym spotkaniu. Czy to może być praca hormonalna, na przykład dotycząca pracy tarczycy albo pracy jajników, czy może to też jest częsty problem z bolesną menstruacją albo przy menstruacji bolą piersi, czy tego potrzebujecie. Generalnie dzięki Wam za serduszka, dzięki za kciuki w górę. Piszcie też w komentarzu, przemyślcie sobie, o czym byście chciały posłuchać, coś, co same będziecie mogły w domu robić. Jeżeli film Wam się nie podobał, no to oczywiście kciuki w górę, ale przy kciuku w dół musicie mi od razu napisać komentarz, co byście chciały poprawić, który element Wam się nie podobał, bo mi zależy na tym, żeby te nasze spotkanie, żebyście wyciągnęły z nich jak najwięcej, żebyście wiedzę, którą tutaj dostaniecie, od razu mogły wdrożyć w życie. Więc jeśli jest coś, co uważacie, że można poprawić, to piszcie od razu w komentarzach, to będzie dla naszego wspólnego dobra. I proszę Was o udostępnianie tego wideo swojej rodzinie, swoim znajomym. Kiedyś na pewno Wam za to podziękują. A ja życzę Wam fantastycznego wieczoru. Zróbmy jeszcze dla siebie dzisiaj wieczorem coś dobrego. I jeszcze raz dziękuję Wam za poświęcony czas i do zobaczenia za tydzień. Cześć kochane, dzięki, że byłyście ze mną.